Szybki poradnik obsługi programu MPC Beats. MPC Beats to jest darmowy program typu DAW, czyli Digital Audio Workstation. Jest on zupełnie darmowy, można go pobrać na stronie producenta, czyli na stronie firmy Akai, podając adres mail. Link do tego programu otrzymuje się również kupując niektóre produkty firmy Akai, na przykład klawiaturę sterującą MIDI Akai MPK MK3. Produkt, czyli ten program MPC Beats, jest dosyć nowy. Jego premiera odbyła się latem 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak więc rzecz jest dosyć świeża. Mam mniej więcej półtora roku, mniej więcej tyle samo liczy sobie klawiatura MK3. Jest to już trzecia miniaturowa klawiatura MIDI. Trzecia wersja miniaturowej klawiatury wprowadzona do sprzedaży przez tą firmę. Ma ona dwie oktawy, 8 padów perkusyjnych, 8 pokręteł i różne drobne funkcje. Można znaleźć filmik w sieci po polsku, który dokładnie tą klawiaturę i jej funkcję omawia. Nie ma filmików dotyczących programu MPC Beats, dlatego ja szybciutko pokażę, w jaki sposób tym programem się bawić. To, co teraz widać, to jest okno startowe programu. I program pyta, w jaki sposób ma się uruchomić, jaki szablon załadować. Można załadować szablon pusty, szablon basic, szablon keyboard, pop, R&B. Jeżeli załadujemy któryś z tych szablonów poza szablonem empty, to będziemy mieli wstępnie załadowaną listę, będziemy mieli pod dostępne nasze ślady załadowane domyślne instrumenty. Dlatego najlepiej na początku załadować na przykład szablon pop. Na dole do wyboru mieliśmy jeszcze piosenki, testowe utwory zbudowane w oparciu o te szablony lub ostatnie projekty.